przypadek sprawił, że akurat dzieci z brzegu pojechały na spotkanie z prezydentem Bushem, a tydzień wcześniej wzięły do ręki rękawice i pałkę. I ktoś tam z organizatorów pobytu prezydenta Busha powiedział, że jest w Polsce Litlik i dzieci grają. Przyjechali studenci z Wrocławia, zrobiliśmy pierwsze kroki, pojechaliśmy. Dostaliśmy dużo sprzętu od prezydenta i to był początek dziecięcego, brzeskiego, bejsbolu i 62 lig, które w trakcie swojej pracy zapoznaliśmy.